Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. O co chodzi z tymi plotkami, że Forza Horizon 6 miałaby się pojawić na PlayStation, a konkretnie na PlayStation 6 i na PlayStation 5. Jakiś czas temu Phil Spencer, czyli gościu, który zarządza Xboxem, zwołał takie wewnętrzne spotkanie dla pracowników, gdzie ogłosił kilka kontrowersyjnych rzeczy. Między innymi to, ekskluzywne gry Xboxowe będą pojawiać się na innych platformach. I chodziło tutaj o Nintendo Switch i platformę PlayStation oczywiście, a także inne streamingowe i tak dalej, i tak dalej. I pracownicy popadli w jakiś taki popłoch, myśleli, że będzie zaraz fala zwolnień, bo teraz masa różnych zwolnień jest w różnych sektorach IT i wszyscy się posrali, a w sieć poszła taka informacja, jakoby Xbox w ogóle miał upaść, że mają zlikwidować markę Xbox i zastąpić to Microsoft Games albo czymś takim. Oliwy do ognia dolała informacja z pewnego sklepu, jako że opisali nową grę Microsoftu, nową grę Xboxa już bez napisu Xbox, bez loga Xbox i tak dalej. No i wszyscy youtuberzy gdzieś tam w sieci zaczęły się właśnie pojawiać takie informacje o tym, aż w końcu pan Spencer sam wyszedł i wydał takie oświadczenie, że jest mocno zaskoczony całą tą sytuacją i jak te plotki się rozniosły o rzekomym zakończeniu tworzenia ekskluzywów na Xboxa i raszowaniu innych platform. I że to jest nieprawda, jedyne co oni chcą zrobić, to się dowiemy już na targach. I taki był statement zaraz po tym, jak wybuchła ta cała afera w internecie. No i potem były targi i na samych targach Phil Spencer ogłosił, że nowe ekskluzywne gry będą pojawiać się na inne platformy, tutaj wymienił Nintendo Switch i PlayStation, ale nie było mowy nic o Forzie Horizon 6, a nie o Forzie Horizon 5 i w ten sposób szef Xboxa jakby skrócił wszystkie te informacje, dodając ponadto, że nowy Xbox będzie ogromnym skokiem wydajnościowym w stosunku do obecnego Xboxa Series X i będziemy mogli spodziewać się prawdziwej rewolucji pod tym względem. Natomiast wszystkie te plotki, wszystkie te domniemania o tym, że Xbox ma zniknąć i te takie domniemania o tym, że wiesz, cała ta usługa Xbox Game Pass w ostatnich miesiącach zwolniła, że nie było nowych ciekawych gier, że nie było nowych takich ciekawych aktualizacji tego abonamentu. Wszystko to zlepili ludzie w jedną całość i zrobili z tego taką jedną wielką aferę, jako żeby Xbox miał zniknąć i będzie tylko jedna platforma, taka wiesz, konsola do grania, czyli PlayStation, taka do wiesz, wszystkich tych gier wysokiej jakości. W żadnym statemencie, w żadnym jakimś przemówieniu, ani w żadnej informacji prasowej prosto od Xboxa albo od Microsoftu nie było informacji o Forzie Horizon 6. To wcale nie oznacza, że Forza Horizon 6 się nie pojawi. To oznacza, że nie chcą jeszcze nic o nowej części mówić. I tak było z Forzą Horizon 4, tak było z Forzą Horizon 5, że do samej publikacji tej gry, do samego pokazania zwiastuna pojawiało się absolutnie nic, była medialna cisza na temat Forzy Horizon, całej serii. Więc kiedy Forza Horizon 6 zostanie zapowiedziana? Ja strzelam, że będzie to przed latem, będzie to gdzieś w czerwiec, marzec albo coś takiego i raczej nie spodziewałbym się, że pojawią się jakieś takie informacje zapowiadające wcześniej przed jakimś wielkim wydarzeniem Microsoftowym, czy jakimś w ogóle wielkim wydarzeniem gamingowym, gdzie będzie Microsoft miał swoje stanowisko, jakichkolwiek informacji o Forzie Horizon 6, a przynajmniej tych potwierdzonych. Jeśli już coś będzie, to jakieś plotki, może jakieś wycieki albo coś w tym rodzaju. Póki co Forza Horizon 5 mam wrażenie, że odrobinę zwalnia z aktualizacjami. Ta ostatnia była naprawdę dosyć ciekawa z tym latającym smokiem i stadionem. Prowadzili też różne chińskie ciekawe samochody, nie tylko jakieś tam same hyperauta, ale również takie dla ludu. Ale na przykład nie ma już live streama Let's Go, tylko jest taki comiesięczny Forza Monthly, gdzie pojawiają się zbiorcze informacje na temat Forzy Motorsport albo Forzy Horizon serii. I ogólnie ciężko nie ulec wrażeniu, że Forza Horizon 5 odrobinę zwalnia. Twórcy też oczywiście widzą, że zainteresowanie grą stosunkowo spada, bo niewiele jest w niej do roboty. No każdy ma już z 1000 samochodów w garażu. Jeśli grał od premiery,
miliardy na koncie i trzeba się tak trochę przymuszać, żeby faktycznie do tej Forzy wbić i coś tam porobić. Zgadza się? Brakuje nam takich konkretnych nowości, a tam, tą ciekawą nowością byłaby na pewno nowa część. Obstawiam, że w tym roku pojawi się Forza Horizon 6, że będzie jej premiera. Patrząc na to, że w przyszłym roku będziemy mieli premierę Grand Theft Auto 6, czyli w 2025, i raczej nie pchałbym się z premierą tak dużej gry jak Forza Horizon. Moim zdaniem bardzo możliwe, że Forza Horizon pojawi się na konsole PlayStation 5 i PlayStation 6, dlatego że byłaby to najlepsza gra wyścigowa z otwartym światem na konsoli. I na pewno przyciągnęłaby więcej casualowych, czyli takich niedzielnych graczy, których na konsoli jest, umówmy się, najwięcej, niż takie Gran Turismo 7, które jest raczej skierowane dla wyścigowych wyjadaczy. Jeśli pojawią się jakieś informacje o Forzie Horizon 6, to oczywiście dam wam znać o tym jako pierwszy, a tymczasem póki cisza, póki plotki, zachowajmy zdrowy rozsądek i patrzmy na to wszystko z dystansem. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć.